W roku 1959 miejsce miał incydent z udziałem nietoperza. Do azylu Arkham wtargnął tajemniczy mężczyzna w kostiumie nietoperza i zabił 3 więźniów. Jednego natomiast pozostawił w krytycznym psychicznym stanie. Od tamtego momentu przez następne 5 lat w mieście Gotham City ludzie tajemniczo znikają i prawdopodobnie właśnie nietoperz jest za to odpowiedzialny. Znikają dorośli, ale również dzieci. Dodatkowo na ulicach miasta pojawił się tajemniczy morderca, który zamordował już 30 osób. Oto bardzo mroczny analog horror o Batmanie, który mówiąc prawdzie w oczy jest naprawdę interesujący i moim zdaniem jest jednym z lepszych, jakie kiedykolwiek widziałem. W związku z czym w dzisiejszym odcinku rzucamy okiem na całą fabułę analog horroru z Batmanem. Siemano, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmujemy się analog horrorem z Batmanem. Tak, istnieje coś takiego i jest co najmniej bardzo interesujące, szczególnie dla osób, które są fanami Batmana. Ja akurat jestem psychofanem Batmana i to dosłownie, w sensie nie wiem wszystkiego, ale wiem bardzo, bardzo dużo, wiele z Batmanem czasu spędziłem, więc dla mnie to jest rzecz idealna. Mam nadzieję, że podobnych osobników do mnie również się trochę pośród was znajdzie i że będziecie bardzo mocno enjoyować owy analog horror. Linka do niego macie w opisie tego filmu. Macie również w opisie link do osoby, która odpowiada za stworzenie tego analog horroru. Moi drodzy, nim zaczniemy, stawcie jeszcze suma na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, oraz subskrybujcie pod tym filmem, jeżeli materiał wam się spodoba. Wpadnijcie również na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem, moi drodzy, już może lepiej nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy od taśmy numer 1. Zatem zacząć musimy od pierwszej taśmy analog horroru z Batmanem. Mowa tutaj o The Bat Incident. Incydent z nietoperzem z 1959 roku. Wszystko rozpoczyna się 26 kwietnia 1959 roku, w dokładnie 20. rocznicę śmierci Thomasa i Marty Wayne'ów. Stwierdziłbym, że nie ma potrzeby tłumaczenia tak podstawowych rzeczy w historii Batmana, ale jeżeli jakieś 3 osoby o tym nie wiedzą, to Thomas i Martha Wayne byli w rzeczywistości rodzicami Bruce'a Wayne'a, czytaj Batmana, a ich śmierć jest bezpośrednim powodem, dla którego Bruce został Batmanem. Budynek azylu Arkham, czytaj super więzienia dla złoczyńców oraz psychopatów, został zamknięty po zobaczeniu tajemniczej postaci wspinającej się po dachu budynku. Attention, all staff at this time, just follow all lockdown procedures. There has been a disturbance in the roof of the building. The GCPD Gotham City Police Department and Arkham Security has been called to assess the situation. Follow all procedures for the following patients. Patient number 83357 alias, Waylon Jones Killer Croc. Patient number 97567 alias, Kirk Langstrom the Man Bat. Patient number 72679 alias, Dr. Pamela Lillian Isley, Poison Ivy. Patient 0, alias, John Doe, the Joker. This alert will keep playing until the situation has been resolved. Jeżeli zobaczysz coś niecodziennego bądź wejdziesz w kontakt z człowiekiem przebranym za nietoperza, obróć się w przeciwnym kierunku i zaalarmuj ochronę. Tajemnicza jednostka, która włamała się do azylu Arkham, została opisana jako człowiek w przebraniu nietoperza, kryjący się w ciemnościach. Miał on wyglądać w ten sposób. Świadkowie informują, że widzieli tę jednostkę przechodzącą przez obszar specjalnego zabezpieczenia. Mówiono, że mamrotał pod nosem sprawiedliwość i wyglądał na niedożywionego, jakby był odizolowany od ludzi przez dłuższy czas. Następnie słyszalny był przeraźliwy krzyk z jednej z cel. Aczkolwiek nietoperza już tam nie spotkano. Nie widziano go, żeby wychodził tą samą drogą, którą przybył. On po prostu rozpłynął się w powietrzu. Ale to, co zostawił tam po sobie, nawiedza go tam do tego dnia. Spośród 4 przechowywanych pacjentów przetrwał tylko pacjent 0. Reszta została zamordowana w przerażający sposób. Każdy był zaznaczony symbolem nietoperza. Ich ciała zostały brutalnie ustawione w kształt nietoperza. Każdy z 3 pacjentów miał nienormalności w swoich ciałach, aczkolwiek wszystkie nienormalności zostały usunięte. Jones i Ailey zostali oskurowani. Dla tych, którzy nie wiedzą, Jones to Killer Croc, kurna człowiek jaszczur. Wielki jaszczur po prostu. Ailey to natomiast Poison Ivy. Jonesowi również usunięto jego oczy i zęby. Ailey z kolei została ogolona. Odnaleziono ją łysą, kiedy pierwotnie miała bujne czerwone włosy. Langstromowi amputowano ramiona. Doznał również mocnego urazu z powodu uderzenia, a także miał wbity ostry przedmiot w postaci nietoperza. Wbito go w jego klatkę piersiową. Pacjent zero został nietknięty, aczkolwiek został pozostawiony w jeszcze gorszym stanie mentalnym niż wcześniej. Jego doktorzy i psychoterapeuci
terapeuci poinformowali nas o jego rysunkach człowieka. Powiedział, że nie przestanie o nim mówić i że będzie gotowy, kiedy ten powróci. Oto rysunek, który namalował. I w ten właśnie sposób pierwszy odcinek dobiega końca i czego właściwie się z niego dowiadujemy? Okazuje się, że Batmana mocno odkleiło i nie, to na pewno nie jest ten sam Batman, którego możemy znać z innych uniwersów. Ten zabija swoich wrogów, czytaj swoje ofiary, czego jak wiemy prawdziwy Batman nigdy nie robił. Chyba, że mowa o jakiejś konkretnej wariacji. Aczkolwiek Batman nie zabija, ten Batman zabija. Dowiadujemy się, że 26 kwietnia 1959 roku Batman włamał się do budynku Arkham Asylum, czyli wspomnianego mega więzienia, gdzie w brutalny sposób zamordował Killer Croca, Poison Ivy oraz Man-Bata, aczkolwiek oszczędził tylko Junglera. Jungler o dziwo przeżył, aczkolwiek został pozostawiony przez niego w dużo gorszym stanie psychicznym niż wcześniej. I Jungler będzie o nim pamiętał. To był wstęp do całej tej historii. Nadal nie wiemy, co kieruje Batmanem, czemu jest taki, a nie inny. Miejmy tylko nadzieję, że tym razem nie opętał go Moloch, tylko prawda jest trochę inna. Zobaczmy, co powiedzą nam kolejne odcinki. Druga taśma to Jim Gordon Audiolog Live MP4, rok 1960. Dowiadujemy się, że od incydentu z nietoperzem minął rok, a Batman, bo teraz w ten sposób nazywają nietoperza, był widywany dużo częściej. Okazuje się, że w maskach i pelerynach lata coraz więcej postaci, m.in. ten dziwny niebieski chłopak w pelerynie z Metropolis oraz ten szybki gość z Central City. Oczywiście mowa tutaj o Supermanie i Flashu. Wyobraź sobie analog horror z Flashem, przecież to w ogóle do siebie nie pasuje. Z Supermanem teoretycznie też, ale coś takiego już powstało, zresztą od dokładnie tego samego twórcy. Okazuje się, że morderstwa miejsce miały tego samego dnia, co zamordowanie Wayne'ów 21 lat wcześniej. Następnie Jim Gordon, czyli narrator tej historii. Jest to ważna postać w tym prawdziwym uniwersum Batmana, to jest ten główny gościu z policji, który pomaga mu na przestrzeni lat. Znaczy raz mu pomaga, raz trochę mniej. Zależy od tego, w jaki okres Batmana się zagłębiasz. Jim mówi o młodym Bruce'ie Wayne'ie, który już od urodzenia przejawiał bardzo specyficzne i zagadkowe zachowania oraz tak naprawdę nigdy w pełni nie przetrawił traumy, jaką była śmierć jego rodziców. Podobno bardzo rzadko jadł czy pił, ale miał szalone wizje zmiany układu sił w Gotham City. Mówił o tym niejaki Ted Kors, czyli przyjaciel Bruce'a Wayne'a, po tym jak budynek jego firmy, Court Building, spłonął, kiedy pracownicy byli wewnątrz, spłonął razem z pracownikami. Oto zdjęcie Bruce'a sprzed jakiegoś czasu, kiedy ten wyglądał jeszcze normalnie. A to ostatnie zdjęcie Bruce'a zrobione kiedykolwiek, kiedy widać, że coś jest mocno nie tak. Jedni uważają, że umarł, inni, że podróżuje po świecie, a jeszcze inni, że to nawet nie jest jego zdjęcie. Aczkolwiek niektóre przemyślenia dotyczą samego Jima Gordona, który uważa, że Bruce Wayne nigdy nie opuścił Gotham City oraz że to tak naprawdę on jest Batman. W tym momencie pomocno chory montażu odcinek dobiega końca. Uważam, że nie ma sensu za bardzo go wyjaśniać, bo wszystko z niego chyba wiecie. Przejdźmy zatem do następnego odcinka, tym razem mającego miejsce w 1962 roku. Mowa tutaj właśnie o taśmie z instrukcją dla pracowników GCPD, wydanej właśnie w 62 roku. I taśma ta mówi, co zrobić w sytuacji, kiedy ktoś, kogo kochamy, zaginął. Bo najpewniej przez Gotham City przychodzi fala zaginięć. Here are steps to take to ensure this doesn't happen. Step 1. Zatem najpierw musisz upewnić się, żeby ten ktoś nie zaginął, więc miej na niego oko, zwłaszcza na dzieci. Żeby ten ktoś po prostu nie odszedł, bo w przeciwnym wypadku zgubisz go na zawsze. Krok drugi, zamknij wszystkie drzwi i okna, żeby nie mogli wyjść z domu, bo jak wyjdą, to zaginą. Krok trzeci, nie pozwól im na żaden kontakt z nietoperzem, ponieważ naprawdę źle się to dla ciebie skończy. Na ten moment wszystko wygląda mega dziwnie, bo naprawdę nie wiadomo, o co Batmanowi chodzi. Wychodzi na to, że ludzie tajemniczo znikają w Gotham City i to prawdopodobnie on jest za to odpowiedzialny. Czytaj, nie toczy on już krucjaty tylko i wyłącznie przeciwko przestępcom i mordercom, a również jest odpowiedzialny po prostu za zaginięcia zwykłych ludzi. Jest to dziwne, na ten moment trochę ciężko będzie to jakoś logicznie wytłumaczyć, więc pójdźmy dalej w tę fabułę, bo na razie nie bardzo wiemy, o co tu chodzi. Następny odcinek to Prawda 1962. Najpierw dowiadujemy się, że osoba, która
tym mówi, nie powinna o tym mówić. Osoba ta próbowała absolutnie wszystkiego, żeby ogarnąć to bez zostania złapaną. Batman jest Wayne'em, bądź był nim. Okazuje się, że jego strona, którą był Bruce, już nie istnieje i teraz pozostaje tylko nietoperz. Jego ciało jest jeszcze chudsze niż było wcześniej, ale nadal włada niezwykłą siłą i wytrzymałością. Najprawdopodobniej używa jakiegoś rodzaju narkotyku. A przez ostatnie 2 lata liczba spotkań z nim znacząco wzrosła. Ostatni incydent miał miejsce, kiedy mały chłopczyk wracał do domu od swoich przyjaciół, kiedy zobaczył go w alejce. Oto zdjęcie, które zrobił. Szczerze, jakby zobaczył coś takiego w nosie, jakby wracał skąd, Jezu, obsrałbym się jak nigdy. Jedyną pozytywną rzeczą dla tego wszystkiego jest fakt, że liczba przestępstw znacząco zmalała. A Arkham jest zasadniczo puste w tym momencie, co sugeruje nam, że Batman zabija wszystkich jak leci. Następnie osoba stwierdza, że ma dowody, iż Batman jest Wayne'em. Po pierwsze, od incydentu w Arkham z 1959 roku Bruce Wayne już nigdy nie był widziany. Drugim dowodem jest zlikowane nagranie głosowe, które ma być prawdziwe. Oto wspomniane nagranie. Jeszcze przed odsłuchaniem go na moment pojawia się komunikat, że nie powinniśmy pokazywać go komukolwiek, ponieważ w przeciwnym wypadku to coś nas znajdzie. Następnie na ułamek sekundy czerwoną czcionką nie powinieneś tego znaleźć. W ten sposób odcinek dobiega końca, w opisie znajduje się tekst. Powinni dać mi dokończyć swoją pracę. Uratowałem ich, teraz oni muszą uratować siebie. W ten sposób materiał dobiega końca i tutaj ta narracja jest dosyć niejasna, w sensie zacznijmy w ogóle od czcionki, bo to może być dość istotne. Czcionka totalnie wygląda jak coś, co miałoby się nam kojarzyć z Jokerem. W związku z czym obstawiałbym, że siedzi on w azylu Arkham i na przykład kmini trochę o Batmanie, łączy kropki. Stara się w jakiś sposób ogarnąć jego tożsamość, co zresztą ogarnął, ale również i jego motywy. Chociaż tutaj z drugiej strony nie zgadza się wspominka o nagraniu głosowym, bo skąd on miałby wpaść w jego posiadanie. No z drugiej strony nie wiem, czy miałoby to jakoś mega wiele sensu. Ta czcionka mega mi się z Jokerem kojarzy i być może jest to jakaś wskazówka, być może nie. Nie wiem, napiszcie w komentarzach na dole, co wy o tym sądzicie. Teraz przejdźmy do następnego nagrania, czyli transmisja o osobach zaginionych, rok 1962. Interrupt your current broadcast to bring you this message. There has been a significant increase in missing people in the following areas. Old Gotham, Miagoni Island, Bleak Island. If you receive this message, you are in one of these areas. Keep all doors and windows locked and don't let yourself or anyone leave your home by themselves. Under any circumstance. If you see any of these children or the bat, call the police immediately. The missing individuals will now be shown. Po wysłuchaniu tego komunikatu otrzymujemy informacje o zaginionych osobach i pierwszą z nich jest niejaki Richard Grayson, który ma 17 lat, a zaginął 29 października 1962 roku. I oczywiście w oryginalnym uniwersum Batmana Dick Grayson to pierwszy Robin, tutaj pierwszy tego typu pełnoprawny pomocnik Batmana, którego Bruce przygarnął, a ten został właśnie jego pomocnikiem. W tej wersji historii natomiast Richard Grayson tajemniczo zaginął. Następną osobą jest Barbara Gordon, mająca 18 lat. To również nawiązanie do klasycznej Batmanowej postaci, czytaj Barbary Gordon, później Batwoman, później Wyrocznia. Również istotna postać, córka Jima Gordona. Następna jest 17-letnia Stephanie Brown, która również w komiksach pomagała Batmanowi, nawet pełniła rolę Robina swego czasu. Następny jest 15-letni Jason Todd. W komiksach był on drugim Robinem, który jednak został pojmany i zamordowany przez Jokera, a później powrócił jako Red Hood, chcąc dojechać Batmana. Jest to mocno tragiczna postać, z którą łączy się również tragiczna wspomniana wcześniej historia.
Oni wszyscy pozostatni widziani byli pomiędzy końcem października a początkiem listopada właśnie 1962 roku. Następnie pojawia się napis "spóźniłeś się", po czym widzimy wnętrze jaskini. Najpierw jaskini Batmana, w której to znajdują się poszczególne trumny. Trumny, w których znajduje się cała Batrodzina, którą pojmał Batman w tym momencie. Od Dicka Graysona po Jasona Todda. Najpewniej zamordował ich i zamknął właśnie w tych trumnach. Następnie na ułamek sekundy pojawia się napis "teraz są rodziną". I nie bez powodu zostało to nazwane w ten sposób, gdyż w komiksach właśnie nazywali się oni Bat-rodziną. Teraz są rodziną w trochę innych okolicznościach. Ten ostatni segment odcinka sugeruje nam, że miejsce miał jakiś pożar. Coś spłonęło. Rezydencja Bruce'a Wayne'a, o czym dowiadujemy się w kolejnym odcinku, czyli Imiona 1962. I na początek może wam przeczytać opis tego filmu. Nie ufaj ludziom w maskach, którzy mówią, że postępują dobrze. I wszystko rozpoczyna się od zdjęcia spalonej rezydencji Wayne'a. Okazuje się, że Wayne Manor spłonęło. W środku wszystko zostało zniszczone, poza zegarem oraz kilkoma zdjęciami rodzinnymi. Tuż za zegarem znajdowały się drzwi, które prowadziły do jaskini. Oto zdjęcie schodów prowadzących do jaskini. Sama jaskinia była ogromna. I po wyjściu policji stamtąd narrator zakradł się do środka. Ale kiedy już się tam dostał, zobaczył sporo rzeczy, których zobaczyć nie powinien. Najpierw znalazł kostium nietoperza oraz kilka innych dziwnych rzeczy, takich jak zmodyfikowany samochód czy różne dokumenty opisujące dogłębnie historię Gotham City. Znajdowała się również inna grupa plików, która miała grupę imion. A to, co było najbardziej szokujące, to fakt, że sam narrator również się na niej znalazł. Na liście znajdował się Dick Grayson, Jason Todd, usunięto, Barbara Gordon, Stephanie Brown, Kate Kane, Luke Fox, Helena Bartinelli, Jean-Paul Valley, Harper Row, Duke Thomas i Selina Kyle. To są imiona i nazwiska dużej części osób, które przez wiele lat istnienia Batmana pomagały mu na wielu frontach. I w tym uniwersum Batman z jakiegoś powodu chce ich wszystkich dojechać. Jedno z imion jest usunięte i moim zdaniem chodzi tutaj o Tima Drake'a, czyli trzeciego Robina, gdyż pojawia się on tuż po Dicku Graysonie oraz Jasonie Toddzie, którzy byli kolejno pierwszym oraz drugim Robinem. Tim Drake był jako trzeci. Dodatkowo narrator sam stwierdza, że znajduje się na owej liście, ale nigdzie nie widzimy jego imienia i nazwiska. Moim zdaniem mowa tutaj o Timie Drake'u, którym jest sam narrator, którego potwierdzenie zobaczycie za moment. Tim nie ma zielonego pojęcia odnośnie tego, kim są pozostałe osoby na kartce, kim są inne osoby na kartce, lecz zanim zdążył zebrać swoje myśli, zobaczył ich. I tak naprawdę ciężko stwierdzić dokładnie, co tutaj widzimy. Wyglądają na ludzi w maskach, swego rodzaju kult czy coś w ten deseń. I jeżeli mówimy tutaj o kulcie i o Batmanie, złym Batmanie, to prawdopodobnie chodzi o Trybunał Słów. Żeby was tutaj nie zanurzyć, najprościej mówiąc, Trybunał Słów jest tajemną organizacją, która steruje go tam od środka w konkretnym uniwersum Batmana. Wszystko opisano w ranie Scotta Snydera. I kiedy ci go zobaczyli, ten wybiegł stamtąd, ale ponownie zobaczył jego, Batmana. Okazało się, że Batman nie zaczął go gonić, po prostu wpatrywał się na niego, kiedy ten wsiadał na swój rower. Zanim dowiadujemy się, że policja stara się to wszystko ukryć, ponieważ córka szefa jest jedną z zaginionych. Mówię tutaj o Barbarze Gordon, która jest córką Jima Gordona, szefa policji w Gotham, która tuż właśnie zaginęła. W związku z czym, biorąc do kupy to, co robi postać, która włamała się, w cudzysłowie, do jaskini Batmana oraz sam fakt, że po Jasonie Toddzie imię jest wykreślone, myślę, że może tutaj chodzić o Tima Drake'a, czy tutaj o trzeciego Robina. Dodatkowo ludzie starają się mówić, że nietoperz nie żyje, ale prawda jest taka, że ma się całkiem dobrze, a bohater postara się opuścić Gotham najszybciej, jak to tylko możliwe. Sam twierdzi, że nie chce skończyć tak jak inni ludzie w jaskini. Jeżeli nie otrzymamy od niego kolejnych wiadomości, będzie to oznaczać, że albo został złapany, albo wyjechał z miasta. I później dowiadujemy się, że faktycznie zaginął. Timothy Drake. Tim Drake. Trzeci Robin. I po zobaczeniu tego plakatu otrzymujemy napis. Nie schodź do jaskini pod Wayne Manor. Albo zrobię ci to, co zrobiłem zaginionym. I w ten sposób ten odcinek dobiega końca i dowiadujemy się z niego dosyć sporo. Tutejszy Batman ma długą listę osób, które muszą zniknąć. Osób zaginionych. Osób, które giną z jego ręki. Znajduje się tam Dick Grayson, Tim Drake i cała reszta osób, które przynajmniej w komiksach czy w innych mediach pomagały Batmanowi w mniejszy lub większy sposób. Na trzecim miejscu znajduje się Tim Drake. Czytaj, trzeci Robin, osoba, która jest bohaterem tego odcinka. Dlaczego Batman to robi, nie mam zielonego pojęcia, aczkolwiek możemy na przykład pójść w teorię związaną z jakimiś rzeczywistościami równoległymi. W komiksach to działo się mega często, przykładowo masz głównego Batmana, ale też można na przykład, no, pójdźmy w prosty sposób, Batman Who Loves. To jest po prostu alternatywna wersja Batmana i w całej historii Batman Metal, gdzie Batman Who Loves się pojawia, czytaj, Batman, który się śmieje, ma
macie również kilka innych niepokojących, przerażających, złych wersji Batmana. Możliwe, że ten Batman jest właśnie jedną z nich, a jego powiązanie z osobami, które pomagały mu w innych uniwersach, jest dość klarownie zaznaczone. W związku z czym możliwe, że chodzi mu właśnie o to, żeby pozbyć się tych osób, które pomagały dobremu Batmanowi w innych uniwersach. Ale może zejdźmy trochę na ziemię i po prostu przejdźmy dalej do kolejnego odcinka. Więzień 1962. I w tym odcinku głównym bohaterem jest Jason Todd, właśnie drugi Robin, jeden z zaginionych. Jason pokazuje zdjęcie mężczyzny, który go porwał. Następnie ma nam zamiar powiedzieć o tym, co stało się innym osobom, które Batman porwał. Następnie Jason opowiada historię o tym, jak został porwany przez Batmana. Otóż okazuje się, że ten pochodzi z trochę gorszej części Gotham City, podobnie zresztą jak w komiksach, i pewnego dnia natrafił na samochód, który wydawał się być wiele wart. Był to samochód Batmana. Postanowił ściągnąć koła z tego samochodu w celu późniejszej sprzedaży i wtedy został złapany przez Batmana, rzucony do auta i porwany. Następnie Jason obudził się w jaskini. W jaskini Batmana, gdzie były już inne osoby. Między innymi Dick Grayson, z którym ten zakolegował się, aczkolwiek ich przyjaźń nie potrwała zbyt długo, gdyż Dick został zabrany jako pierwszy. Batman użył na nim jakiegoś rodzaju narkotyku, zrobionego ze zmodyfikowanej wersji substancji znanej jako Venom. Venom również jest bardzo istotną substancją w komiksach, szczególnie w historii na przykład Batman Nightfall. Z jakiegoś powodu Jason był ostatnią osobą, która została zabrana do tej procedury, mimo faktu, że został porwany jako czwarty. Osobą przed nim była złodziejka, do której Batman mówił Catwoman. Następnie Jason pokazuje jej zdjęcie. Próbowała walczyć z nietoperzem, niemniej nieskutecznie, i została gdzieś zabrana. Następny w kolejce był właśnie Jason, który został zabrany i przywiązany do krzesła. Następnie nietoperz opowiedział mu o jego lokaju, czyli o Alfredzie. Powiedział, że był dla niego jak ojciec, kiedy jego rodzice zginęli, aczkolwiek ze względu na udar zginął kilka tygodni po ich śmierci. Następnie zapytał go o jego rodzinę, której ten nie miał. Następnie nietoperz zdał sobie sprawę, że oboje mają nieżyjących rodziców. Następnie ten zapytał go o dołączenie do niego w celu walki z przestępczością w Gotham City, na co Jason powiedział mu, że ten jest obłąkany i potrzebuje pomocy psychiatrycznej, na co ten nawet nie odpowiedział i wypuścił gaz, znany jako Fear Toxin, również istotny przedmiot w komiksach należący do Stracha na wróble. Następnie nietoperz zdjął pasy, które go trzymały, a Jason wykorzystał tę okazję i uciekł z jaskini. Wycieczka trwała dłuższą chwilę, nietoperz ruszył za nim, aczkolwiek niedługo później Jasonowi udało się opuścić jaskinię, a chwilę później cały Wayne Manor stanęło w płomieniach. Rozpoczął się wspomniany wcześniej pożar, z którego Jasonowi ledwo udało się uciec. Niedługo później na miejscu pojawiła się policja. Zaopiekowali się oni Jasona i poprosili go, aby narysował portret pamięciowy sprawcy, nietoperza. Oto co ten narysował. W ten sposób odcinek dobiega końca i jest to mocne, aczkolwiek przejdźmy do tego, co działo się w następnych latach. Kolejny odcinek to Owl Hijack, czyli po prostu atak hakerski na telewizję przeprowadzony przez Trybunał Sów. W roku 1963 i przez większość czasu to jest po prostu zwykła reklama Coca-Coli w telewizji, niemniej pod sam koniec miejsce ma wspomniany atak hakerski przeprowadzony przez Trybunał Sów. Pod sam koniec tego ataku widzimy na ułamek sekundy napis: wysyłamy Talona, aby odebrał głowę Batmana. Jak chodzi o Trybunał Sów, Talon to nie po prostu, wiesz, Talon, że moneta, tylko Talon, że żołnierz Trybunału Sów, który musi kogoś zabić, i leci on dojechać Batmana w tej sytuacji. Kolejny odcinek to Przestępczość 1963. Na początku dowiadujemy się, że od czasu śmierci nietoperza przestępczość znowu wzrosła. Na ulicach Gotham jest bardzo wielu niebezpiecznych przestępców, ale najgorszym z nich jest niejaki Junkler. Junkler na przestrzeni kilku lat zabił już 30 osób i najdokładniej jest tym samym pacjentem, którego nietoperz zostawił wtedy przy życiu. Mówią na niego Joker. Tak się składa, że w pojedynkę sprawia, że ilość morderstw rośnie i większość morderstw jest popełniona na członkach wrogich gangów, na przykład Falconich czy Bertinellich. Również na bezdomnych. I bardzo dokładnie wiadomo, kiedy daną ofiarą jest ofiara Jokera, ponieważ widoczne są ślady chemikaliów na ich twarzach. Chwilę później, na ułamek sekundy, na twarzy Junklera pojawia się symbol nietoperza, a pod nim czerwony napis: on zawsze obserwuje. Okazuje się, że Joker miał wiele różnych imion, jedno z nich było powiązane z morderstwem Wayne'ów. Dodatkowo na ciałach zamordowanych zawsze znajduje się uśmiech. To identyfikuje morderstwa Jokera. Za każdym razem na miejscu zbrodni zostawia coś powiązanego z Batmanem. Jego rysunek z dopiskiem: on zawsze patrzy. Tutaj kolejny z jego rysunków. Wygląda na to, jakby Joker od zabicia rodziców Batmana wciąż obserwuje go i męczy go, ale nie ma zamiaru go zabić. Policja nie ma zamiaru nic z tym zrobić, gdyż większość policji jest skorumpowana. Dodatkowo Major Dent padł ofiarą niebezpiecznego wypadku. Ktoś wylał żrący kwas na jego twarz, zostawiając go ze spaloną połową twarzy. I cały ten chaos wziął się z tego, że Batman rzekomo nie żyje. Niektórzy śmiali się, że to wszystko sprawka Trybunału Sów, jednakże narrator uważa, że żadnych sów nie ma, a to tylko i wyłącznie stara miejska legenda. Na szczęście na ten moment nie znikają już żadne dzieci, tylko na ulicach znajduje się coraz więcej dziwaków. Wówczas na ekranie pojawia się pytajnik, który oznacza Riddlera, człowieka zagadkę, kolejnego posranego gościa z uniwersum Batmana. Następnie okazuje się, że o wszystkim mówi Jim Gordon, który wspomina, że już nikomu nie chce się mieszkać w Gotham City. Od momentu, kiedy jego córka została zamordowana, odstąpił z urzędu kapitana policji i zbierał wystarczająco dużo pieniędzy, żeby móc opuścić to miejsce. Jeżeli oglądasz ten materiał z Gotham City, lepiej módl się do Boga, ponieważ tylko on może uratować cię w tej sytuacji. A nietoperz nadal żyje i prawdopodobnie teraz cię obserwuje.
obserwuj. Obserwuję cię w tym momencie i to nie nietoperz. Jest to Joker, który właśnie puka do twojego mieszkania i patrzy przez wizję. Właśnie dostał się do środka. Teraz przejdźmy do ostatniego na ten moment odcinka całego tego Nalok Horroru. Mowa tutaj o Grzesznicy i Rzeźnicy 1964. Tutaj historia łączy się z pewną osobą, która chce wylecieć do Szwajcarii i przemienić się w Azraela, czyli w postać, która na przykład swego czasu była Batmanem, kiedy Batman miał złamany kręgosłup. Jest to bardzo mocna i silna postać, która być może będzie w stanie zaprowadzić porządek w Gotham City. I osoba ta ma zamiar wyjechać do Szwajcarii i prawdopodobnie wstąpić do zakonu Świętego Dima i zmienić się w Azraela. Następnie dowiadujemy się, że nietoperz prawdopodobnie faktycznie wrócił i między innymi to zrobił z Pig Butcherem, tutaj po prostu psychopatą zakładającym maskę świni, który morduje ludzi. Widać, że to coś strasznego się z nim stało. Całość przypomina jakiś stary nordycki rytuał. Od tamtego czasu nietoperza nadal nie widziano, aczkolwiek co jakiś czas mowa o jakichś zaginięciach. Dodatkowo okazuje się, że nie tylko kryminaliści są mordowani, ale również zaginieni ludzie, ponieważ dwójkę z nich odnaleziono martwych. Mowa tutaj o Duke'u Tomasie oraz Helenie Bertinelli. I na ten moment narrator mówi, że pozostaje zamknięty w swoim domu, ponieważ jest przez kogoś stalkowany, ale nie przez Batmana, ale przez Dicka Graysona, który najpewniej sprzymierzył się z Batmanem po podobnej rozmowie, jaką Batman odbył z Jasonem Toddem. Teraz ten znajduje się na dachu i obserwuje go. I to nie był pierwszy raz, kiedy narrator faktycznie go zauważył. Innym razem widział go, kiedy ten mordował szalonego kapelusznika oraz Wiktora Zasa. I okazuje się, że w tym momencie Batman nie działa solo, działa ze swoimi Robinami, którzy robią więcej szkód niż dobrego. Niektórzy wręcz przekraczają granice, ponieważ pewnej nocy Dick włamał się do jego domu i zaatakował go. Ten natomiast zaczął się bronić i jako, że ma w sobie Azraela, to jest trochę dłuższa historia do opowiedzenia, ale ma w sobie duszę wojownika, którą może się obronić. Najprawdopodobniej zabił samego Dicka, bo był mocno zdesperowany i oto co po nim zostało. I to jest dosyć interesujący fakt, bo to jest kadr z komiksu, który w rzeczy samej nie przedstawiał Dicka Graysona, a Jasona Todda po tym, jak został ubity przez Jokera łomem. Tak dla smaczku, jakby ktoś nie wiedział. Jak się okazuje, nietoperz nigdy go za to nie złapał i jest on pewien, że odpowiada za to Joker. Od tamtego momentu osoba ta stała się Azraelem na pełen etat. Udało mu się zdjąć dwóch kryminalistów, czyli Firefly'a oraz Killer Mofa. Jego następnym posunięciem jest upewnienie się, że Batman pozostanie martwym. Następnie na ekranie pojawia się tekst w języku łacińskim. Nie rządzę nikim, tylko Bogiem. Mamon upadnie wraz z innymi grzesznikami. I w ten sposób odcinek ten dobiega końca i na ten moment to jest ostatni odcinek w całej historii tego Analog Horroru. Naprawdę interesująca, ciekawa rzecz. Moi drodzy, to było cały... No i moi drodzy, to był cały Analog Horror z Batmanem. Szczerze, historia jest naprawdę mocno pokręcona i... ciężko tutaj o jakieś bardziej logiczne wyjaśnienie. Na zasadzie takiej, że no jest to bardzo podobny Batman do tego, którego znamy z komiksów, z książek czy z innych mediów. Niemniej jest on inny na kilku płaszczyznach. Na zasadzie zabija nie tylko przestępców, ale również z tego, na co wychodzi innych zwykłych ludzi, odpowiada za porwania. Jest po prostu dużą, mroczniejszą wersją Mrocznego Rycerza. Sama historia jeszcze nie dobiegła końca. Myślę, że możemy jeszcze oczekiwać co najmniej kilku odcinków. Uważam, że gościu, którego spotkaliśmy w ostatnim odcinku, zmieni się prędzej czy później w Azraela i w jakiś sposób pomoże pokonać tego złego Batmana i jakoś w ten sposób ten Analog Horror dobiegnie końca. Nie wiem, oczekujmy finału. Ja jestem mega ciekaw, w jakim kierunku to wszystko dalej podąży. No i moi drodzy, w dzisiejszym materiale to byłoby na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka. Linki macie w opisie tego filmu. Rozstawcie suba na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi. Tymczasem, moi drodzy, trzymajcie się. Siemano, mówił z Mondar. Cześć!